1400 interwencji strażaków i 100 tysięcy mieszkań bez prądu to skutki burz, jakie od wczoraj szaleją nad Polską. Najgorzej było na Mazowszu i w Małopolsce i to niestety nie koniec. Musimy być gotowi na kolejne nawałnice. Maciej Sawicki. Ogromna burza i ogromne niebezpieczeństwo. Dziś w Warszawie wichura łamała drzewa jak zapałki i porywała wszystko, co spotkała na swojej drodze. Ten deszcz tą ścianą, co szedł, to było coś niesamowitego. To było nawet piękne, bym powiedziała, gdyby nie takie groźne. Stolica miejscami była sparaliżowana. W centrum drzewo przygniotło samochód, ale rannych na szczęście nie było. Kiedy dziś nad Polską rozpętały się kolejne burze, usuwanie skutków wczorajszych nawałnic jeszcze trwało. To krajobraz jak po bitwie. Połamane drzewa, pozalewane drogi i pozrywane dachy. Porwało nam dach, był i nie ma. No trudno, no stało się tak, jak się stało. Strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Najgorzej było w województwach mazowieckim, łódzkim, lubelskim, lubuskim, opolskim oraz małopolskim. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych, utrudniając transport oraz podróżowanie. Pociągi, tramwaje i autobusy w wielu częściach kraju notowały opóźnienia. O włos od tragedii było na rynku w Tarnowie, gdzie wiatr porwał 20-metrowy dach. To cud, że nikomu nic się tu nie stało. Bardzo silne opady deszczu. Niestety w najbliższych godzinach czekają nas kolejne gwałtowne burze. Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami o burzach i o intensywnych opadach deszczu. Po przejściu burz w nocy zaczną się silniejsze opady deszczu, które będą postępowały z zachodu na wschód. A jutro już zdecydowanie lepsza pogoda, aczkolwiek burze w dalszym ciągu są prognozowane. Maciej Sawicki, Wiadomości.